Witam wszystkich w programie Wieczór z Ekspertem na kanale Wasze Forum Dialogu. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest profesor Magdalena Środa, polska filozofka specjalizująca się w etyce, publicystka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Wczoraj był pokazany materiał w TVN24, tak zwana Floriańska 3. Był to materiał o Janie Pawle II, a w zasadzie o kardynale Wojtyle, który nie tylko, nie to, że nie wiedział o pedofilii w kościele polskim, ale również był odpowiedzialny za przenoszenie przynajmniej kilku księży z parafii na parafię, zadatki. No moim zdaniem trochę kurtyna opadła ze względu na to, że zeznawali tam świadkowie w tym materiale, ze względu na to, że podano pewne historyczne akty, które sam pan Karol Wojtyła podpisywał. Czy dziwi to pani? Znaczy, wie pan, no niespecjalnie mnie dziwi, bo o pedofilii w kościele wiem sporo i to od wielu lat i mieliśmy wiele przypadków w Kanadzie, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, więc jakby wiedza na temat pedofilii no jest taką wiedzą dosyć powszechną, jak się wydaje. No ja szczerze powiedziawszy, mimo tego, że zawsze śledziłam działalność teologiczną Jana Pawła II i nawet podejrzewam, że jako jedna z nielicznych osób czytałam jego dokumenty, to trochę nie miałam złudzeń co do tego, że jest on przedstawicielem pewnej instytucji i że jego absolutnie głównym motywem działania jest ochrona tej instytucji, wzmocnienie tej instytucji. I Wojtyła, i jako papież, i jako kardynał zrobił wszystko, żeby tę instytucję przed zarzutami i osłabieniem chronić. Tam w tym rzeczywiście wstrząsającym materiale wyszły jeszcze inne elementy, mianowicie elementy przyjaźni. Co dziwnie brzmi też strasznie, bo mianowicie Karol Wojtyła przyjaźnił się z kilkoma księżmi i ta przyjaźń dawała tym księżom ochronę. I to taką ochronę, że ja to nazwałam wręcz, Jan Paweł II uprawiał rodzaj seksturystyki, to znaczy przesuwał tych księży od plebanii do plebanii, od diecezji do diecezji, a nawet wysyłał pod fałszywym pozorem pisania pracy naukowej do Austrii, nie uprzedzając kardynała Koeniga na temat zarzutów, przez które tenże ksiądz znalazł się w Austrii. Otóż to jest pewno szokujące dla wielu, zwłaszcza dla osób wierzących i zwłaszcza no, dla tych, którzy mieli jakieś złudzenia co do Jana Pawła II. Ja szczerze powiedziawszy takich złudzeń nie miałam. I ja go jakoś zawsze uważałam, to burzyło straszne oburzenie, znaczy to powodowało duże oburzenie, że to jest taki właściwie mentalnościowo prowincjonalny ksiądz, który chroni instytucję, która dała mu wikt, opierunek, a potem prestiż i wielką władzę. I że on nigdy jakby nie przeskoczył samego siebie i to było widać już na samym początku, kiedy pamiętam mianował biskupa Glempa kardynałem, a potem szefem episkopatu, czyli no, wziął taką postać, można powiedzieć, niezbyt lotną. Nigdy się nie przeciwstawił Radiu Maryja, zawsze pozwolił rosnąć tej instytucji. Jednym słowem, Jan Paweł II stawiał na taki masowy kościół plebejski i był bardzo niechętny inteligencji kościoła, znaczy inteligencji w obrębie kościoła, czy otwarciu kościoła. Oczywiście w Castel Gandolfo dyskusje, które były organizowane, były na światowym poziomie, ale Polskę to on chciał sobie zachować taką poczciwą, głupiutką, nastawioną na masową religijność i ojciec Rydzyk jak najbardziej spełniał te zadania, więc też papież myślę, że go wspierał. No jest zupełnie skandaliczne, a zupełnie skandaliczne jest to, i tego oczywiście ja nie wiedziałam, nikt nie wiedział, że w sposób tak bezpośredni chronił księży pedofilów, właściwie więcej niż chronił. No, to słowo seksturystyka, które może źle brzmi,
Ale jeśli przesuwa się księdza z parafii na parafię, a dziś się okazuje, że wszędzie tam były jakieś wypadki molestowania czy gwałtów, no to, no to innego słowa, szczerze powiedziawszy, nie mam. Ale też to już się patrzy z punktu widzenia bardziej filozoficznego, jak słyszałam dyskusję po tym reportażu, która była prowadzona w studio TVN24, no to wszyscy byli zachwyceni głęboko humanistycznymi tekstami Wojtyły. To są bardzo kiepskie teksty tak naprawdę. One mają niewielki poziom i są strasznie dęte. Tam jest ciągle o sobie, o miłości, o odpowiedzialności. Cóż taki Wojtyła mógł wiedzieć o miłości rodzicielskiej? Cóż mógł wiedzieć o takich relacjach między kobietami i mężczyznami? Cóż mógł wiedzieć o odpowiedzialności? Teraz się okazuje, to jeszcze ukazuje się to jeszcze bardziej szyderczym świetle, bo cóż to za odpowiedzialność, kiedy własną decyzją skazywał dziesiątki dzieci na bycie ofiarami molestowania, ponieważ z przyjaźni albo z ochrony instytucji przesuwał tych księży od jednego miejsca na drugie miejsce. Wie pan, ciekawa jestem tak naprawdę, no jak zareagują takie osoby, może nie głęboko wierzące, co wierzące tak jak Adam Michnik, że nie można jednak naruszać tego autorytetu, że on miał ciemne strony, ale że jednak zrobił bardzo dużo. Ja nie mam oczywiście tego zdania i nie mam tej opinii od dawien dawna. Od razu na samym początku miałam jasność, że nic takiego jak pokolenie JP2 nie powstanie, że ten zachwyt nad Janem Pawłem II ma charakter absolutnie powierzchowny. To nie bierze się tylko stąd, że obserwowałam bardzo uważnie wszystkie jego wizyty, ale też we wszystkich praktycznie uczestniczyłam, bo pracowałam wtedy jako tłumaczka, jako nielegalna tłumaczka, bo dziennikarze bali się brać oficjalnych, więc ja tłumaczyłam dla telewizji francuskiej i widziałam, że właściwie stosunek do papieża to nie był stosunek do autorytetu moralnego. To był stosunek do idola. Atmosfera na tych mszach była jak na koncertach rockowych. Rzeczywiście Jan Paweł II potrafił zelektryzować publiczność i ona mu oddawała tę energię. Ale potem, kiedy msza się kończyła, wszyscy się rozchodzili i koniec. Nic z tego nie zostawało. Zostawała kompletna pustka. On tak naprawdę nikogo i niczego specjalnie nie zmienił. Natomiast jego działalność i przede wszystkim działalność w odniesieniu do kobiet pod wpływem innej przyjaciółki z kolei, mianowicie Pułtawskiej, no była absolutnie mordercza. Właściwie od 1993 roku Jan Paweł II dostał jakiejś totalnej obsesji na punkcie kobiet i ograniczenia ich wolności, co oczywiście wyrażało się przez niby ochronę życia poczętego, ale ja uważam, że taki postulat ochrony życia poczętego jest nic nie wart, jeśli nie pociąga za sobą ochrony życia narodzonego, a to już Jana Pawła II nie interesowało. Podejrzewam i pewno większość, że jego któryś z przyjazdów do Polski był uwarunkowany ustawą antyaborcyjną i że każdy rząd po kolei, czy to Leszka Millera, czy Cimoszewicza, czy Buzka, po prostu handlował wolność kobiet z Janem Pawłem II. I na ten aspekt teraz nie zwracamy uwagi, no ale widzimy, że nie była to postać, powiedziałabym, błyszcząco moralna. Wprost przeciwnie, był to chyba dosyć słaby człowiek, a jakie są rzeczywiste jego zasługi polityczne, no trudno to na razie ustalić, bo warto by w ogóle cały ten pontyfikat po prostu prześwietlić i zobaczyć, jak funkcjonował Jan Paweł II. Czy on rzeczywiście był sprawczy, oprócz takich właśnie dokonań, o których wiemy, czyli ochrony pedofilów i ograniczenia wolności kobiet? Czy sprawczy był w sensie politycznym rzeczywiście? Też nie jestem tego pewna. No na pewno doprowadził troszkę do pandemii AIDS w Afryce.
No to był kompletny skandal. To był absolutny skandal. I to jest też jeden z powodów jakby kolejnego etapu laicyzacji Francji. Ktoś, kto przyjeżdża do Afryki, gdzie ludzie umierają jak muchy dosłownie z powodu AIDS i gdzie nie ma żadnych innych środków jak po prostu prezerwatywy, czasem darmowo rozdawane przez organizacje pozarządowe, i przyjeżdża Jan Paweł II i zabrania tego i twierdzi, że to jest grzeszne, no to jest tak naprawdę skazywanie ludzi na śmierć. Jednakże chciałbym trochę wrócić do tych reakcji, o których pani mówiła. Więc są pierwsze reakcje naszych rządzących. Premier Morawiecki, cała wierchuszka pisowska oczywiście atakuje, mówi, że atakuje się tutaj papieża, że zły TVN24, marksiści, atakują symbol, atakują wartości katolickie, atakują fundamenty polskości. Mam wrażenie oczywiście, że władza się troszkę nam już zupełnie odkleja tutaj od rzeczywistości. Ale chciałbym się zapytać, czy w takim razie wartościami polskimi jest stawanie po stronie predatorów seksualnych zamiast po stronie ofiar? No wie pan, to trzeba dzielić dwie sprawy pewno, gdyby zapytać premiera Morawieckiego, czy stoi po stronie ofiar, czy po stronie sprawców, powiedziałby, że stoi po stronie ofiar, ale pewno nie do końca wierzy w sprawstwo Jana Pawła II. No i rzeczywiście dla rządzącej partii zarówno Kościół, jak i jego największy bohater, czyli tak zwany nasz papież, są bardzo ważnym symbolem i bardzo ważnym fundamentem tej władzy. Proszę pamiętać, że właściwie za PiS-u pojawiła się taka narracja, że oto wolność w roku 80 czy 89 nie wywalczył KOR albo Wałęsa, albo wolne związki zawodowe, tylko Duch Święty Jan Paweł II. To przekonanie było coraz silniej umacniane i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to właśnie PiS dodał, już się wychodzi, taki film, w którym właśnie pokazuje się potęgę Jana Pawła II, który rozbija mur berliński i wyzwala również Polskę zza żelaznej kurtyny. No, to jest jakąś fikcją. Pewno Jan Paweł II prowadził jakieś rozmowy, pewno prowadził jakieś rozmowy z Reaganem, no ale z drugiej strony prowadził je z niesłychanie wygodnych pozycji watykańskich, kiedy zupełnie nic mu nie groziło. I w interesie Kościoła było oczywiście jakby oswobodzenie Polski, no bo wtedy ta religia poleciała szeroką falą i wiernych było coraz więcej, zwłaszcza że szerzony był jednocześnie inny mit, mianowicie, że Kościół uratował polskość i że księża byli prześladowani, co jak się okazuje nie do końca prawdą. Zresztą reportaż też wczorajszy no, pokazywał, że większość tych księży, która miała skłonności pedofilskie albo byli pedofilami, byli łatwym kąskiem dla służb bezpieczeństwa i najczęściej pracowali w roli tajnych agentów. Bardzo wielu księży pracowało w roli tajnych agentów, nie tylko z powodu swoich słabości, mogę tak powiedzieć eufemistycznie, obyczajowych i seksualnych, no ale pewno również z innych powodów. Byli księża, którzy rzeczywiście funkcjonowali w obrębie opozycji i były kościoły, gdzie można było uprawiać wolne słowo, ale to tak naprawdę była garstka w morzu konformizmu. No, my musimy kiedyś zacząć o tym otwartym językiem mówić, tak mi się wydaje. Natomiast PiS na pewno do tego nie dopuści, bo PiS chce mieć swojego papieża, chce mieć swój kościół, chce mieć swój Smoleńsk, no i chce mieć taki właśnie zbiór mitów, które fundują siłę tej partii od strony aksjologicznej, od strony właśnie symbolicznej. A to w polityce jest dosyć ważne, ale myślę, że konfuzja jest tam spora. Dziękuję pani za poświęcony nam dzisiaj czas i życzę miłego wieczora. Bardzo dziękuję.